Przed wojną, mając już, nie wiem, 10 czy 11 lat, byłem tu na gałązce rozmarynu. To był pierwszy teatr tak wspaniały, jaki widziałem w życiu. Na scenie znakomici aktorzy. Helena Buczyńska, pani Muncylingrowa, Lidka Wysocka, Irena Malkiewicz, Stasia Stępniówna, Józef Kondrat. Nie przypuszczałem wtedy, że z tymi ludźmi zetnę się w pracy. Nie sądziłem, że będę do tego teatru wchodził wejściem dla artystów i że 80-lecie urodzin i 60-lecie pracy odbędzie się w tym teatrze. Właściwie od dzieciństwa ja miałem lekkiego szmerkla na punkcie kina, na punkcie aktorów. Ja niewiele mogę powiedzieć, co robił ojciec. Niewiele mogę powiedzieć o rodzinie, bo mnie to nie interesowało. Mnie interesowało życie aktorów, role, w których grali. Nawet jeżeli nie oglądałem w teatrze, to czytałem recenzje. Wycinałem zdjęcia aktorów, miałem pod ręką zeszyt do przyrody, to cały zeszyt do przyrody został zalepiony wycinkami aktorów.